Siemanko, witam was w kolejnym odcinku po tamtym ciekawym bugu. Okazuje się, że jak kliknąłem spróbuj ponownie, to po prostu mnie przywróciło na start. Więc może się okazać, że ten odcinek będzie mega krótki, ponieważ nie wiem, czy nie została nam już tylko mapka z bossem, ewentualnie jeszcze jedna przed bossem. Więc zobaczymy, ile to potrwa. Ja to nagrywam od razu po tamtym odcinku, co oznacza, że nie wiem, ile on jeszcze trwa. No ale fajnie, że jakby nie zrestartowało nam całego postępu, tylko możemy typowo już iść do miejsca zakończenia tego questa. No jedyne co, to z potworkami na karku. Ale może jakoś damy sobie radę. Tu mamy maga, kurde. Sorry, ja to robię teraz speedrunowo, bo po prostu nie chcę mi się z nimi walczyć. Dobra. Przynajmniej tyle, że nie została nam tylko walka z bossem, tylko cokolwiek więcej, więc porozmawiamy sobie tutaj z nim. I dziabiemy dalej. Co musimy? List skórzany musimy znaleźć. Dobra, więc rozwalamy naszych przeciwników. Dobra, standardowo trzeba to rozwalić, żeby dostać, tak? Dokładnie. Dobra, ewidentnie strzelca będziemy robić na odległość. O, tu mamy wejście do budynku. To chyba idealny moment, żeby do niego wejść. Kurde, mocne są te żaby, wiecie? Szkoda, że nie jesteśmy w stanie rozwijać w tej postaci życia, wytrzymałości, jakieś uzbrojenie czy coś, tylko mamy same bronie. Bo rzeczywiście przeciwnicy są coraz mocniejsi. Wydaje mi się, że wcześniej jak trafiali we mnie na innych wcześniejszych mapkach, jak trafiali we mnie bronią białą, to że tak nie obrywałem. Wchodzimy najpierw tutaj ze względu na to, że tak jak się przekonaliśmy w poprzednim odcinku, no bywa ciężko, bo odradzają się te potworki potem. Więc wartałoby teraz to oczyścić. Tutaj widzę, król jest uszkodzony, chyba go coś rykoszetem tam trafiło. Był gdzieś w tle. Kłaniają się zasady blosu, czyli bezpieczeństwa używania broni. Znane zarówno w wojsku, jak i właśnie w Związku Strzeleckim. Tak więc kłania się blos, nie sprawdziłem otoczenia, ale to dobrze, bo tutaj wszędzie wróg. A dobrym nic nie jestem w stanie zrobić, nie jestem w stanie ich uszkodzić, więc to też stonks. Dobra, tu kolejna rozmowa. Czy tutaj nas coś czeka? Tu nas nic nie czeka, więc bierzemy sobie tylko złoto i spadywowywujemy. Jak to się mawia. O, widzę, że tutaj dużo roboty nie ma. Więc spoko, nie ma dużo walk. Dobra, tu już coś się pojawia w końcu. I tyle z tego oszczędzania amunicji. No i dobra. Chociaż tutaj akurat kwestia oszczędzania amunicji po prostu nijak się ma. Ze względu na to, że mamy nieskończoną amunicję. Jedyne co, to trzeba co jakiś czas przeładować. Ile trafiłem? Jeszcze nie poszedłem do pierdla, czajcie? Fajnie, co nie? Zbrodnie wojenne w wieprzowisku, czy jak to tam się nazywało. Dobra, mamy cię. Pięściami Hulka. Hulk Smasher. Broń do walki wręcz. O, srebrny klucz. To się przyda. Ale ja bym tę broń, te strzałki, to wymieniłbym sobie za miecz.
Mogę tu jeszcze? Mogę. O, dobrze. Dobra, będziemy sprawdzać strzałki zaraz, moi drodzy. Będziemy się przewijać przez przeciwników, jak nie wiem co. Wait, byliśmy w stanie zejść. A czy jesteśmy w stanie wyjść? O tym przekonamy się w następnym odcinku. Nie no. Jest drabinka, jest dobrze. I wychodzimy w końcu z tej mordowni. Skrzynkę zabraliśmy. Dobre te strzałki. Dobra, ale jednak na broń dystansową stosujemy broń dystansową. Bo tak jednak będzie wygodniej. I po gościu, dobra, mamy gnoja. I strzałeczki, naprawdę fajna broń. Z tego co widzę. Bo całkiem szybka. Przede wszystkim szybki atak i to jest naprawdę spoko opcja. Czy tutaj coś ciekawego mamy? Chyba, nope. No to ciul wam w ciul. Dobra. Tu mamy jakieś ciekawe cośki, ale to nic nie robi. Okej, pogadaliśmy właśnie z gościem w wychodku i zyskaliśmy osiągnięcie. Privacy, please. Dobra, tutaj mamy wyjście z mapki. Czy tutaj mamy coś ciekawego? Ani trochę. Ale okej, na dachu czeka na nas kasa. Więc lecimy na dach, moi drodzy. By the way, nie wiem czemu mi się skojarzyło. Okej, nowa skórka. Ale tak mi się przypomniało, że całkiem niedługo wychodzi serial z rodziny Adamsów Wednesday. Gdzie zapowiada się naprawdę spoko. Jenna Ortega, z tego co widziałem, wizualnie naprawdę świetnie pasuje do tej roli. Więc jeśli ktoś z was zamierza go obejrzeć, to piszcie. Mi się bardzo podoba po prostu pomysł na to, jak to zostało zrobione. A sam zresztą niedawno robiłem sesję w stylu Wednesday Addams, sesję zdjęciową. I też było fajnie. By the way, właśnie sobie przypomniałem, że zdałoby się coś wrzucić z tej sesji. Dobra, teraz tak. Na co my to podmienimy? Na szyneczkę. No, na szyneczkę. Zium. Dobra, ładnie kręci. Dobre na przeciwnika. Ult jest dobry na przeciwnika masowego. Dobra, tędy wychodzimy z listem skórzanym, czyli tam nie było wyjście z mapy. Tu jest wyjście z mapy. A tu wchodzimy z kluczem. To zmienia postać rzeczy, zdeczka. I to jest super broń, bo w dużym dystansie trzyma przeciwnika. To jest naprawdę spoko, stąd suwa. I już widzę, że mamy tutaj mini bossa. Tak, jest mini bossik, którego nie ruszają kompletnie nasze ataki. Dobra, 90 punktów życia mu zabraliśmy i to go prawie nie ruszyło. Ludzie, co jest? Ten miniboss jest przekokszony. Boss będzie silniejszy, to jest jasne i to mnie przeraża w tym momencie. Przydałaby się lepsza broń strzelająca, wiecie? Lepsza broń dystansowa jakaś. Yeah. Nawet na minibossach to dają... Ale dobra, znalazłem list skórzany. Misja wykonana. Z listem skórzanym jesteśmy w stanie otworzyć. Podleczmy się troszkę. Pogadajmy z nimi. I jakby kompletnie ich nie rusza to, że w tej karczmie były potworki. Żabie potworki plus jeszcze karczmarz, bo obstawiam, że to był karczmarz. Był jakimś agresywnym gościem, który atakuje wszystkich. Super. To jest naprawdę nice w tej gierce, że jakby NPC-tów mało co rusza. Ale dobra, sprawdźmy co my tu mamy. Skórka ananasa. Jej. Ale działamy dalej, zaglądamy tutaj. O fuck, czy my stąd wyjdziemy? Okej, wyjdziemy. Czyli tak to powinno wyglądać, czyli nic nie zepsuliśmy, super. Przeładujmy sobie broń.
I wyjdźmy do naszych przeciwników. Tutaj byliśmy? Byliśmy. Tutaj na górze wam wspomniałem o Wednesday. Kurde, jakkolwiek buffy by się przydały do zdobycia w tej grze, że... Chodzisz sobie i na przykład zbierasz wzmocnienie do broni, czy coś w tym stylu. Bardziej właśnie do broni niż do życia by mnie interesowało. Bo mam wrażenie, że do tego potrzeba, do tego bossa zdałoby się właśnie mieć bardziej mocniejszą broń niż dużą ilość życia, bo jak widzieliście, dawaliśmy radę rozwalić bossa z taką ilością życia, jaką mieliśmy. Z tą standardową. Ale długo nam to schodziło, więc ja mam wrażenie, że można byłoby wzmocnienie. Dobra, Roman R. Rechot. Dobra, widzimy bossa, jest piękny i już widzę, że chyba będzie problem z jego plecami, bo będzie chyba osłaniany. Nie jest na razie zbyt skoczny. Okej, okay, on ma fajny atak. No na razie nie idzie ciężko, jesteśmy w stanie też omijać jego ludzi, jego wojska. Dobra, nawet uniknęliśmy tego ataku, który był naprawdę blisko nas. No to co? Próbujemy go rozwalić te 4,5 minuty? Próbujemy, co nie? Tam jego ludzie to nie problem, bo za nich mamy tylko dodatkowe punkty plus ewentualnie mikturki. Chciałbym zgarnąć jakąś fajną liczbę punktów za niego. A wiadomo, najlepsza liczba punktów wypadnie w momencie, kiedy my rozwalimy go w tym czasie. Więc stawiamy na rozwalenie Romana. Świetny gościu, naprawdę świetny. Świetnie go nazwali, jestem w szoku. W ogóle to, jak oni tłumaczą tę gierkę, która no mimo wszystko jest, nie jest polska. A jak oni dokładnie fajnie to tłumaczą. Ktoś tutaj z polskiej strony świetnie, świetnie to ogarnia. Ajajajajajajajaj. Mamy przerąbane w tym momencie, moi drodzy. Utknęliśmy. No i wypadek. No i dupa. Dobra. Próbujemy znowu do tego podejść. Dobra, myślę, że spróbujemy powalczyć trochę mieczem. Szpadą w sumie, bo to szpada. Mocno tutaj obrywamy od jego sojuszników. Zdałoby się zdobyć miksturki, czyli musimy ich trochę rozwalić. Ale dobra, ponad połowę życia mu zbiliśmy. O, jest miksturka, dobrze. Jeszcze jedna by się zdała. Ale tak ogólnie widzę, że dajemy naprawdę radę. I będzie tutaj, chyba nam pójdzie łatwiej tutaj niż z poprzednim bossem. To był chyba ten rybny, jeśli się nie mylę. Ale już nie pamiętam, który to był. Albo świniak? Może to był świniak? Chyba tak, to był mecho świniak, coś takiego. Dobra, 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 ładnie od nas obrywa. Niestety nie zdążymy go zaatakować szpadą, bo mamy tutaj już natłok przeciwników i chyba się dorespili jeszcze. Roli Poli tutaj robi naprawdę robotę. Dobrze, że są te tutaj te fikołki, bo to naprawdę bardzo usprawnia kwestię przemieszczania się podczas walki z bossem i unikania jego ataków. To jest naprawdę stąksuwa. Już widzę, że przydałaby nam się miksturka, ale chyba wyrobimy się. Wyrobimy się, panie i panowie, wyrobimy się. Tylko musimy tutaj jakoś sprawniej to zrobić. No i zdechliśmy, no nie. Chyba jakiś atak zastosował. Może ten fireball. Tak, daliśmy radę w całkiem dobrym czasie, moi drodzy, rozwalić Romana R. Rechota. I dostaliśmy słonia. Super, moi drodzy. Super, super, super. Stąksuwa po całości. Zbieramy całe to złotko. Całą kasiorkę. Bajka.
I nie wiem, czy to nie jest nasz najlepszy wynik w ogóle, jaki osiągnęliśmy w tych wszystkich walkach. Tak czy siak, jesteśmy królem, jest super. Moi drodzy, dzięki wam bardzo za oglądanie. Ten mały błąd, który nam wyszedł w międzyczasie, na szczęście nic nie zepsuł. No i co, jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, komentarz, suba i zapraszam do następnych odcinków. Cześć!